Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jest kilka takich samolotów, które od dziesięcioleci pozostają w służbie i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. W lotnictwie amerykańskim są samoloty, które pozostają w służbie od początku zimnej wojny. Jedną z takich maszyn jest bombowiec strategiczny B-52, który pozostaje jednym z symboli amerykańskiego lotnictwa. Samoloty tego typu uczestniczyły w walkach toczonych podczas wojny w Wietnamie, latały podczas pierwszej wojny w Zatoce, a także nad Jugosławią i podczas drugiej wojny w Zatoce. No i pomimo upływu lat nic nie wskazuje na to, by Amerykanie mieli zdecydować się na wycofanie B-52 ze służby. Jednocześnie kolejne modyfikacje wprowadzone w samolotach B-52 sprawiają, że maszyny, które pozostają obecnie w aktywnej służbie, coraz bardziej niż pierwowzór, zaczynają przypominać głęboko zmodernizowanego B-52, który został opisany w powieści Dale'a Brauna pod tytułem „Ostatnia misja Ludoga”. Książkę tę pamiętam z lat młodzieńczych, gdy dopatrzyłem ją gdzieś tam na półce z książkami u mojego nieżyjącego już ojca. Sama fabuła jest dość typowa dla amerykańskiej literatury sensacyjno-politycznej z końcowego okresu zimnej wojny i bardzo dobrze przypasowałaby polskim scenarzystom. Mądrzy Amerykanie i głupi Ruscy ale dzisiaj nie o tym. Aktualnie jedyną eksploatowaną wersją bombowca B-52. Pozostaje wersja H, która w zasadzie niewiele różniła się od wprowadzonej wcześniej do służby wersji G. Samolot otrzymał m.in. nowe silniki, które pozwalały na zaoszczędzenie paliwa, a także unowocześnioną awionikę. Ponadto, bombowiec otrzymał nowy system kierowania ogniem. Przeprowadzono także poważne zmiany, jeśli chodzi o uzbrojenie samolotów, które w wersji H dysponowały m.in. działkami M61 Vulcan kalibru 20 mm które zastąpiły używane wcześniej karabiny maszynowe. Na początku lat 90. uzbrojenie obronne w postaci działek zostało zdemontowane ze wszystkich maszyn pozostających jeszcze w służbie. Oblot prototypów w wersji H odbył się 10 lipca 1960 roku. Pierwsza maszyna tego typu została oficjalnie przyjęta do służby w 1961 roku. W sumie zbudowano 102 maszyny w wersji H. Ostatni samolot z numerem seryjnym 6140 opuścił fabrykę 26 października 1962 roku, a więc jest szansa, że w tym roku samolot będzie miał już ponad 60 lat służby za sobą. Na tym jednak nie koniec. W ostatnich tygodniach pojawiły się potwierdzone przez amerykański resort obrony doniesienia dotyczące wprowadzenia do służby nowego wariantu samolotu B-52. Oczywiście nie oznacza to, że dojdzie do wznowienia produkcji potężnych bombowców. Po prostu część amerykańskiej floty zostanie skierowana na modernizację, która według oficjalnych informacji ma objąć kilka aspektów. Najważniejszym elementem nowej wersji Słynnego B52 będzie wprowadzenie silników Rolls-Royce F130, które zostały opracowane na początku lat 90. Pierwsze testy silnika BR170, który w wojsku jest znany jako F130, miały miejsce w 1995 roku. Silnik produkowany jest przez firmę przejętą przez Rolls-Royce'a w 2000 roku. Firma nosi nazwę, która u niektórych zwolenników trzymania się jak najdalej od naszych zachodnich sąsiadów może wzbudzić poważne obawy, ale Amerykanów jakoś to nie martwi. Mianowicie producent nazywa się Rolls-Royce Deutschland silniki F130 stosowane są nie tylko w maszynach wojskowych, ale także w samolotach cywilnych jako BR170. No i BR170 stosowane są między innymi w Gulfstreamach 5, także w Boeingach 717. Oczywiście istnieje kilka wersji silników opartych na BR710. Ostatni wariant przeznaczony na rynek cywilny nosi oznaczenie Pearl 10X i jest budowane z myślą o samolocie Desu Falcon, który ma być międzykontynentalnym odrzutowcem klasy biznes. Oblot samolotu Falcon planowany jest na 2025 rok, więc producenci BR-710 mają jeszcze trochę czasu na dopracowanie najnowszej odmiany swojego silnika. W sumie jak dotychczas wyprodukowano ponad 3600 jednostek napędowych tego typu i jak wszystko na to wskazuje, część silników tego typu już niebawem posłuży jako napęd dla starych dobrych B52. Zdaniem Amerykanów silniki F130 nie będą wymagały przeprowadzania żadnych remontów przez cały okres eksploatacji na samolotach B52. Jest to ciekawa, choć mało realna sugestia. Nie jestem inżynierem, ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie, by przez ponad 30 lat nie przeprowadzić remontu lub testu silnika który będzie pracował w skrajnych i bardzo niesprzyjających warunkach. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że Amerykanie spodziewają się, że zastosowanie nowych jednostek napędowych pozwoli na oszczędność paliwa rzędu 30%. Nie oznacza to, że B-52 będzie latał z mniejszym zapasem paliwa, tylko że samolot będzie latał dłużej na jednym tankowaniu. Jednakże wymiana silników nie jest jedynym elementem, który ulegnie zmianie w konstrukcji samolotu. Wraz z wymianą jednostki napędowej dojdzie także do wprowadzenia nowych gondoli silnikowych, które zapewne będą się znacząco różniły od stosowanych do tej pory. Testy nowych gondoli w tunelu aerodynamicznym były przeprowadzone we wrześniu 2022 roku. Ponadto planowane jest zastosowanie nowych rozpórek silników, przeprowadzenie wymiany powiązanych podsystemów, a także wyświetlaczy zastosowanych. W kokpicie samolotu. Oprócz wymiany jednostki napędowej, Amerykanie planują także wprowadzenie innych modyfikacji, obejmujących głównie awionikę oraz nowe systemy łączności i uzbrojenia. Według amerykańskich władz, zmodernizowane w ten sposób samoloty mają pozostawać w służbie co najmniej do 2050 roku. A to oznaczałoby, że konstrukcja B52 będzie wykorzystywana bojowo przez prawie 100 lat, gdyż pierwszy prototyp został oblatany w 1952 roku. Tak dla porównania, żebyśmy dobrze zrozumieli, co się dzieje. 100 lat temu nowoczesną maszyną wielozadaniową, wykorzystywaną m.in. w polskim lotnictwie, był samolot wojskowy. Potest 25, który dzisiaj byłby bardzo cennym zabytkiem w Muzeum Techniki, ale na polu walki zostałby spruty pierwszą serią za K-47. A zatem dożyliśmy czasów, gdy niczym w Gwiezdnych Wojnach technika niby idzie do przodu, ale rebelianci ciągle latają na X-Wingach, a Imperium na TIE Fighterach. Wracając jednak do naszej galaktyki, to Amerykanie zaczynają się zastanawiać, czy oznaczenie J w nazwie poddawanych ostatnim modernizacjom samolotów B-52 nie będzie tylko oznaczeniem tymczasowym. Według tych planów docelowym oznaczeniem nowej zmodernizowanej wersji samolotu ma być litera K. Wróćmy jednak do tego, co ma oferować nowa wersja starego bombowca, której powstanie ma pociągnąć za sobą olbrzymie wydatki. Już teraz, a więc w momencie, gdy prace są dopiero na bardzo wstępnym etapie, mówi się o kwocie rzędu 3 miliardów dolarów. W samym roku budżetowym 2024 Amerykanie mają zapłacić jedynie 65,82 miliona dolarów, ale już w latach 2027-2028 wydatki mają wzrosnąć do 1,1 miliarda zielonych. Tak czy inaczej, nie pogniewałbym się, gdyby jakiś marny tysiączek z tego mi skatnął. Panie Biden, jak się wydaje takie pieniądze, to co dla pana znaczy nędzne tysiąc dolary? No dobra, ale żarty na bok. Jednym z najważniejszych elementów modernizacji samolotów B-52, pozostających w amerykańskiej służbie, będzie wprowadzenie do nich nowych radarów Raytheon AN apg 79 Systemy radarowe tego typu są stosowane między innymi w samolotach FA 18F Super Hornet, wykorzystywanych przez amerykańską marynarkę wojenną. Mają zasięg wynoszący około 150 km. Przy czym mówimy o starszej wersji, gdyż w grudniu 2020 roku producent firma Raytheon zaproponowała nowy radar noszący oznaczenie AN-APG-79V4, który posiada jeszcze lepsze właściwości i niedawno zakończył próby w locie. Próby te przeprowadzono w maju 2022 roku. Samoloty B-52 mają otrzymać wersję radaru AN APG-79B4. Co ta wersja potrafi, na razie trudno powiedzieć. W sumie modernizacji mają zostać poddane wszystkie pozostające aktualnie w służbie samoloty w wersji B-52H, a zatem modernizacja obejmie około 80 maszyn. Dokładne dane mówią o tym, że w służbie pozostaje 70 parę samolotów B-52H, ale podejrzewam, że. Trzeba do tego doliczyć kilka czy nawet kilkanaście samolotów, które formalnie nie znajdują się na wyposażeniu lotnictwa i pozostają do dyspozycji różnych niejawnych instytucji rządowych, które funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, a które posiadają samoloty bojowe. Boże, takie instytucje rządowe czy agencje rządowe w USA funkcjonują, nie muszę chyba nikogo specjalnie przekonywać. Tak czy inaczej, Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli okazję jeszcze nie raz zobaczyć słynnego B-52 w powietrzu, gdyż samoloty tego typu są bardzo często wykorzystywane w ramach misji BTF, czyli Bomber Task Force. Zadania tego typu realizowane są głównie w państwach graniczących z potencjalnymi przeciwnikami na to, by z jednej strony przygotować załogi bombowców do działań bojowych, z drugiej strony przećwiczyć współdziałanie z innymi państwami członkowskimi, a z trzeciej postraszyć potencjalnego przeciwnika. Na koniec dzisiejszego spotkania, jeszcze jeden wątek, o którym króciutko, bo też nie chcę się nad nim rozpływać, a on by wymagał w ogóle osobnego omówienia. Dlaczego Amerykanie, którzy posiadają znacznie lepsze samoloty bombowe, decydują się na utrzymywanie samolotów B-52 w służbie? Odpowiedź jest na to bardzo złożona, więc dzisiaj tylko króciutko. I w punktach. Po pierwsze dlatego, że jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż opracowywanie nowej skomplikowanej konstrukcji takiej jak B-21 Rider albo B-2 Spirit, nie wspominam już o B-1, które miały zastąpić B-52, ale zestarzały się jeszcze zanim weszły do służby. Po drugie dlatego, że nawet jeśli Amerykanie zdecydowaliby się na wymianę wszystkich posiadanych maszyn na nowe, to taki krok pociągnąłby za sobą bardzo duże koszty i oznaczałby znaczące ograniczenia amerykańskiej floty bombowców. No na to nikt sobie nie chce pozwolić, zwłaszcza w sytuacji, gdy zaczyna się nowa zimna wojna pomiędzy blokiem wschodnim obejmującym Rosję, Chiny, Iran i może jeszcze jakieś inne państwa, a szeroko rozumianym światem Zachodu, który skupia się na Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii i Korei Południowej. No i Japonii. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Państwu do gustu. Zapraszam do subskrybowania kanału, a także do wspierania jego rozwoju poprzez stawianie mi wirtualnej kawy. Ostatnio mam drobne problemy i to Wasze wsparcie jest dla mnie szczególnie istotne, a ponieważ niestety nie mogę liczyć na to, że Joe Biden albo inny człowiek odpowiedzialny za amerykański program zbrojeniowy odpali mi głupi 1000 dolarów przeznaczony na modernizację choćby P-52, więc muszę z Wracać się do was. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy dobrych wiatrach powinien wlecieć na kanał już jutro. Oczywiście pod warunkiem, że nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia się z Państwem Szanownym. Cześć!